że złamano umowę społeczną. Przywracamy, że wczesny wiek emerytalny. Nie wiem, na czym to polega, bo ja głoszę Ewangelię, ale zdaje się, że te kilka lat to jest różnica. Wiek emerytalny, wiek emerytalny. Zostanie wprowadzona. Zobowiązaliśmy się do tego także przed niezależnym samorządem, związkiem zawodowym Solidarność. Chciałem ogromnie podziękować Solidarności za tą niezłomną postawę, za trwanie przy interesach Polaków, za trwanie przy interesach pracowników. Chciałem podziękować rządowi, chciałem podziękować większości parlamentarnej, chciałem podziękować pani premier Szydło i pani minister Elżbiecie Rafalskiej, która była za tą sprawę bezpośrednio odpowiedzialna w ramach rządu, że mój projekt, projekt prezydencki, złożony zgodnie z podjętym zobowiązaniem, został przyjęty przez parlament i dzisiaj jest ta wielka dla nas wszystkich chwila, kiedy jako prezydent Rzeczypospolitej tą już w tej chwili ustawę mogłem podpisać. Szanowni Państwo, z radością teraz, na koniec 2016 roku, ale także i przed świętami Bożego Narodzenia, informuję wszystkich, informuję przede wszystkim moich rodaków, że to zobowiązanie zostało spełnione. Ogromnie się z tego cieszę, bo dla mnie z obecnością w polityce wiąże się wielka odpowiedzialność. To odpowiedzialność za realizację zobowiązań, które się podjęło przed obywatelami, które się podjęło przed wyborcami. Cieszę się, że te zobowiązania są konsekwentnie realizowane. Jest to dla mnie moment wielkiej satysfakcji i radości. Panie minister, panie przewodniczący, jeszcze raz ogromnie Państwu dziękuję za wsparcie, jeszcze raz ogromnie dziękuję za pomoc, jeszcze raz dziękuję za to, że mimo krytyki, która spadała zarówno na Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, jak i na rząd w tej sprawie, jak i na parlament, zgodnie z żądaniem Polaków, wiek emerytalny w 2017 roku zostanie obniżony. Cieszę się, proszę Państwa, z tego ogromnie i chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Wtedy, w 2012 roku, wprowadzono obowiązek pracy do 67 roku życia. Ta ustawa przewiduje prawo obywatela do przejścia na emeryturę kobiet w 60, mężczyzn w 65 roku życia. Prawo, a więc coś, z czego będzie można skorzystać, ale nie będzie przymusu. Jeżeli ktoś będzie chciał się zdecydować na przejście na emeryturę, będzie mógł to zrobić. Jeżeli będzie chciał pracować nadal, będzie mógł pracować nadal. Wybór pozostawiony jest każdemu pracownikowi w zależności od tego, jak widzi swoje dalsze życie, jakie ma plany i czym się chce zająć. Czy chce nadal pracować, czy na przykład, nie wiem, zająć się wnukami i pomagać swoim dzieciom. To jest zmiana, która wychodzi naprzeciw wielokrotnie, tak jak powiedziałem, zgłaszanym postulatom społecznym absolutnej większości polskiego społeczeństwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu panią minister Elżbietę Rafalską. Dzisiaj to wiecie państwo, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie ministrowie. Zniosły, tylko proste trzeba tłumaczyć. To dobry dzień dla polskich emerytów i rencistów. Panie prezydencie, pana podpis pod tą ustawą kończy 4,5-letni okres obowiązywania złych, niepożądanych rozwiązań legislacyjnych w systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu Polacy sami będą mogli podjąć decyzję o tym, czy chcą odejść na emeryturę w wieku 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Tak jak mówił pan prezydent, jest to prawo, a nie obowiązek. Już w 2012 roku, po przyjęciu ustawy 11 maja, tej ustawy, która z dniem 1 stycznia 2013 roku wydłużyła wiek emerytalny kobietom i mężczyznom i zrównała go do 67 roku życia, Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, jak wygramy wybory, przywrócimy ten wiek emerytalny 60-65. I z tej deklaracji się wywiązaliśmy. Pod koniec listopada pan prezydent po zwycięskich wyborach parlamentarnych złożył inicjatywę ustawodawczą.
bardzo za nią dziękujemy. Rząd wynikliwie i uważnie ocenił skutki tej regulacji, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Rząd pani premier Beaty Szydło uznał, że stan zdrowia znacznej części polskich emerytów nie pozwala na pracę do 67 roku życia, a również sytuacja emerytów w wieku emerytalnym nie jest tak dobra jak w innych krajach europejskich. Mówię tu o sytuacji na rynku pracy. W tej sytuacji uznaliśmy i rząd wydał taką opinię popierającą to stanowisko. Wprowadziliśmy nieznaczne tylko poprawki, które pozwoliły na zsynchronizowanie terminu wejścia w życie ustawy. Jeszcze raz dziękuję panie prezydencie za tą inicjatywę, za dzisiejszy podpis i myślę, że sprawiedliwości społecznej stało się zadość, ponieważ tamten tryb wprowadzenia tej ustawy bez konsensusu społecznego, bez dialogu społecznego absolutnie nie zasługiwał na dalszą akceptację. Dziękuję. Dziękuję pani minister. Poproszę o wygłoszenie przemówienia pana Piotra Dudę, przewodniczącego NSZZ Solidarność. Szanowny panie prezydencie, panie i panowie ministrowie, szanowni państwo, 30 marca 2012 roku podczas debaty referendalnej w Sejmie reprezentowałem ponad 2 miliony obywateli jako pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej w sprawie referendum. Debaty, która trwała prawie cały dzień. Debaty z naszej strony bardzo merytorycznej, ze strony rządowej nie było żadnych argumentów przeciwko merytoryce przedstawionej z mównicy sejmowej. Wychodziliśmy z tej debaty wygrani moralnie, bo wiedzieliśmy, że prędzej czy później musi sprawiedliwości się stać zadość. W maju 2012 roku, gdy ustawa została przyjmowana przez Sejm, jako pełnomocnik ponad 2 milionów obywateli i szef Solidarności nie zostałem wpuszczony do Sejmu przez panią marszałek Kopacz na przesłuchiwanie się tej debaty. Nie zostałem także wpuszczony do Senatu przez pana marszałka Borusewicza, chociaż wnioskował o to wicemarszałek Stanisław Karczewski. Tak wtedy wyglądał dialog społeczny, a z tyłu w Sejmie stali po zęby uzbrojeni policjanci, aby przeganiać nas pod Sejmu, gdy protestowaliśmy, jak przyjmowano tą złą ustawę. Czekaliśmy na to 5 lat. Jeżeli dzisiaj słyszę z ust opozycji, że odbiera się godność pracownikowi poprzez rządy Prawa i Sprawiedliwości, to ten złożony dzisiaj podpis przez pana prezydenta przywraca godność polskiemu pracownikowi. To dzisiaj pracownik będzie decydował, w jakim czasie, kiedy ma przyjść na emeryturę, a nie polityk. Czekaliśmy na to długo, ale dzisiaj mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy złożyli podpis pod inicjatywą w sprawie referendum obywatelskim, że zadanie żeśmy wykonali. Czekaliśmy 5 lat na to, ale byliśmy konsekwentni. Dlatego dzisiaj bardzo dziękuję i rządowi pani premier Beaty Szydło i panu prezydentowi, że wspólnie podpisaliśmy porozumienie z Komisją Krajową Solidarności i z panem prezydentem, wtedy jeszcze kandydatem na urząd prezydenta. Porozumienie, w którym wspólnie działamy na rzecz pracowników w naszym kraju. Jeszcze raz panie prezydencie, bardzo dziękuję za ten podpis, który przywraca wiarę w to, że politycy dotrzymują słowa i wiarę w to, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o przywracanie godności pracownikom i to, że dzisiaj rozmawiamy w dialogu, a nie tak jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u siłowo, bo to, co działo się wtedy w Sejmie podczas debaty referendalnej, można podsumować jednym słowem. Wtedy merytoryka z drugiej strony była jasna. Jesteście zwykłymi pentakami. Dziękuję bardzo. Informacje o wznowieniu stosunków dyplomatycznych pokazały, że wspólne doświadczenie władzy obydwu państw, jednak zostały na obydwie strony osiągnęły stopień zaufania pozwalający na... Platforma Obywatelska.
Obywatelska i Nowoczesna składają dziś zawiadomienie do prokuratury w sprawie piątkowych głosowań w Sejmie. Posłowie opozycji zarzucają marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem głosowań budżetowych do sali kolumnowej. Platforma Obywatelska domaga się ponadto dymisji marszałka. Obie partie podnoszą, że na polecenie marszałka Sejmu wejście do sali kolumnowej zostały zabezpieczone przez Straż Marszałkowską, uniemożliwiając opozycji wzięcie czynnego udziału w przeniesionym posiedzeniu Sejmu. Z takimi argumentami nie zgadza się sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker. Widziałem posłów opozycji, którzy chodzili, robili zdjęcia podczas głosowania, nie brali udziału w głosowaniu, ale byli także posłowie opozycji, przedstawiciele części Kukiza, czy posłowie niezależni, którzy brali udział w głosowaniu przeciwko budżetowi. Brali udział w obradach Sejmu, które prowadził pan marszałek Kuchciński zgodnie z prawem. W tej chwili nie ma potrzeby zwołania kolejnego posiedzenia Sejmu. Nie widzę potrzeby dzisiaj zwołania kolejnego posiedzenia Sejmu, ponieważ jest budżet i ustawy, które są przegłosowane zgodnie z prawem w Senacie i tam należy procedować te ustawy. Tymczasem na stronach internetowych Sejmu opublikowano dziś wyniki piątkowych głosowań, które odbyły się w sali kolumnowej. Wynika z nich m.in., że za przyjęciem projektu budżetu na 2017 rok głosowało 236 posłów, za było 234, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu, nie głosowało 224 parlamentarzystów. Do wyników głosowania dołączono skany papierowych protokołów z podpisem sekretarzy liczących głosy. Polski rząd zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Komisja w październiku zdecydowała o wyłączeniu lądowego przedłużenia gazociągu Nord Stream spod reguł rynkowych. Oznacza to, że Gazprom będzie mógł wykorzystać 80% przepustowości Opalu. Według MSZ decyzja Komisji jest niezgodna z unijnymi zasadami dotyczącymi m.in. dywersyfikacji źródeł, wzmacnia pozycję Gazpromu i skutkuje koncentracją na jednym źródle oraz kierunku dostaw, mówi Joanna Majda, rzecznik MSZ. Skardze Ministerstwa Spraw Zagranicznych składaliśmy również, że decyzja Komisji narusza unijną dyrektywę dotyczącą wspólnego rynku gazu, albowiem ta decyzja została wydana mimo braku spełnienia przesłanek określonych w tej dyrektywie. Uważamy, że decyzja wywrze szkodliwy wpływ na konkurencję na rynkach gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja Komisji Europejskiej też do dzisiejszego dnia nie została oficjalnie opublikowana, choć ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu i właściwie jest już wykonywana przez niemieckiego regulatora. Z uwagi na ryzyko wystąpienia poważnej szkody związanej z konsekwencjami wykonania tej decyzji, MSZ złożył jednocześnie wniosek o wstrzymanie właśnie tej decyzji podjętej przez Komisję Europejską. Pod koniec października Komisja Europejska poinformowała o zmianie swojego rozstrzygnięcia z 2009 roku, które określało zasady korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal. Zgodnie z decyzją unijnego organu do 2033 roku Rosjanie będą mogli wykorzystywać 80% przepustowości gazociągu. Dotychczas koncern miał rezerwację 50%. Już wcześniej rozstrzygnięcie Komisji do Europejskiego Trybunału zaskarżyła spółka PGNiG. Monety o nominale 1, 2 i 5 groszy ponownie będą produkowane w Polsce. Umowę w tej sprawie zawarła Mennica Polska z Narodowym Bankiem Polskim. Wartość zlecenia to ponad 106 milionów złotych. Mennica Polska wytwarzała wszystkie nominały monet na rzecz NBP od 1 stycznia 1995 roku do kwietnia 2014 roku. Natomiast od kwietnia 2014 roku za produkcję i dostawy monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy odpowiada brytyjska mętnica. W tym roku mija 250 lat od powstania mętnicy polskiej. Od stycznia będzie dostępna nowa pula dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych. Środki na ten rok skończyły się już w marcu. Zainteresowani dopłatą państwa do lokalu w lipcu wykorzystali też połowę pieniędzy na przyszły rok. Na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które planowały zakup nowego mieszkania. Równocześnie z działającym obecnie programem MDM od przyszłego roku w życie wejdzie nowy program Mieszkanie Plus. Oba programy skierowane są do osób najuboższych. Ich celem jest także zapobieganie bezdomności, podkreśla poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Mieszkania budowane z tego programu mają służyć osobom średnio i najmniej zamożnym. Mają być to mieszkania na wynajem, gdzie koszt najmu będzie o wiele niższy,
ponieważ sama inwestycja będzie tańsza z tego względu, że działki pod budownictwo będą darmowe, będą przekazane bezpłatnie przez samorządy, te, które tego dokonają. W ramach pilotażu w całej Polsce ma powstać ponad 6 tysięcy mieszkań. Pierwsze z nich będą dostępne w 2018 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś rozmowa niedokończonych o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Temat ten podejmiemy z naszymi gośćmi, profesorem Pawłem Soroką i doktorem Krzysztofem Lachowskim. Początek rozmów w Radiu Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maria o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Korzystamy z wydania tomu pierwszego i wydania skróconego. Czwarty tydzień psałterza Adwentu. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy znajdziemy na stronie 294, a potem psalmodia na stronie 868-866. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy, czoła pochylmy przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki, gdyż oni mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołd niech będą teraz i zawsze. Amen. Amen. Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie? Co znaczy to pozdrowienie? Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa. Twoje napomnienia, Panie, są przeciwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz zmiłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzegł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Zrumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak w początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań Boże i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, od warg kłamliwych i od podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci? Podstępny języku. Ostrzeż strzały mocarza i żar wehlin płonących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie? Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziedzictwa. Czytanie z Księgi Izajasza. Zbliża się jego godzina i dni jego nie ulegną zwłoce. Zaiste Pan zlituje się nad Jakubem, Izrael będzie zbawiony. Dziś trwa spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości i z marszałkiem Sejmu. Poza tym prezydent poprosił też o analizy prawne dotyczące części posiedzenia, piątkowego posiedzenia, które dokończone zostało w sali kolumnowej. Pojawia się pytanie, co i budżet został przyjęty, czy niekoniecznie. No, jeżeli będziemy. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winę swojemu ludowi. Módlmy się. Boże, Ty przez narodzenie Jezusa z Najświętszej Maryi Dziewicy objawiłeś światu blask swojej chwały. Spraw, abyśmy tę wzniosłą tajemnicę wcielenia wyznawali z niewzruszoną wiarą i nieustannie ją sławili z pełnym miłości oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za wspólną modlitwę. Pozdrawiam Ojca i modlących się z nami. Szczęść Boże, Barbara z parafii Matki Bożej Nieustalnej Pomocy na Boże. Szczęść Boże, dziękujemy Pani Barbara, pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj Państwo, Radio Maria 25 minut po 14, teraz jeszcze komunikat aktualny ważny ojca dyrektora, a potem o 14.30 zapraszamy na spotkanie z radiową lektorą i audycję Muzyka Mistrzów. Drodzy przyjaciele, słuchacze, ukochana rodzina Radia Maria. Ojciec Święty Jan Paweł II, 10 czerwca 1979 roku w Krakowie powiedział do nas. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. Dlatego proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa
która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę Was o to. Amen. Po Panu Bogu najbardziej kochamy Polskę. Teraz nasza ojczyzna jest w trudnej sytuacji. Wygląda, jakby ktoś chciał podpalić nasz dom ojczysty. W tej sytuacji prosimy wszystkich o modlitwę. Starszych, dzieci, zdrowych, młodzież i szczególnie niosących z Chrystusem krzyż cierpienia. Módlmy się, abyśmy nie ulegli manipulacji już nie tylko na intelektach, ale manipulacji emocjami, negatywnymi emocjami. Być może komuś zależy, by w Polsce zrobić u nas Jugosławię. To znaczy sytuację, jak kiedyś przecież w spokojnej i pięknej Jugosławii, w której wywołali tak negatywne jeden do drugiego emocje, nienawiść, aż doszło do krwawych zamieszek i do wojny. Przy pomocy specjalistów od manipulacji i manipulujących mediów, a jest ich w Polsce wiele, można doprowadzić do wielkiego nieszczęścia. Rozmawiajmy ze sobą z myślą o dobru wspólnym, pokoju i wzajemnym szacunku. Niech w rozmowach naszych będzie siła argumentu. Potrzeba takiej rozmowy, wiele rozmów w naszej ojczyźnie, aby była siła argumentu, argumentu prawdy, dobra, dalekomyślności. Nigdy argumentu siły, krzyku, nienawiści, ulicznych zamieszek. Przyjmujmy w tej intencji komunię świętą, odmawiajmy różaniec, podejmijmy post, każdy co może, aby opuściły naszą ojczyznę demony nienawiści, zakłamania, niepokoju, złej woli. Sytuacja jest poważna. Nieśmy pokój każdemu w ojczyźnie, w świecie. Przyjmijmy bardzo gorąco, otwartym sercem i umysłem to wołanie aniołów nad grotą betlejemską. Pokój ludziom dobrej woli i nieśmy pokój. Pracy dziennikarzy w parlamencie. Do tego czasu mają obowiązywać obecne przepisy. Stanisław Karpowski został się w tej sprawie z przedstawicielami redakcji. Po spotkaniu z premierem będą obowiązywały obecne przepisy. Wyszyński. Jedna jest Polska. Rozważania na Monte Cassino. Serce i poczucie sprawiedliwości każe nam być dziś tutaj, na Monte Cassino, ażeby Bogu polecić w szczególny sposób tych, którzy oddali swe życie za sprawę ojczyzny. Jest to związek krwi, który nas tutaj prowadzi, tej, która płynie w żyłach narodu i tej, która wsiąkła w ziemię, ażeby z tego posiewu wyrosła wolność i pokój. Istnieje obowiązek sprawiedliwości, ażeby swoją obecnością zaświadczyć również i wobec świata, że mamy świadomość zasługi, którą posiadają ci, co padli tutaj na górze i z góry tej poszli na górę Bożą, do Ojca Niebieskiego. Gdy trzeźwi politycy stawiają dziś zarzut narodowi, że rozlewał niepotrzebnie krew w latach wielkich powstań. Czy to będzie powstanie listopadowe, styczniowe, czy ostatnie warszawskie? Wtedy zawsze trzeba pamiętać, że krew, która wsiąkła w ziemię, wołała do Ojca Narodów, do sprawiedliwego Boga, jak on dziś wołała krew
sprawiedliwego Abla. Wszyscy, którzy zginęli w wielkich bojach, na pewno ożywieni byli głębokim duchem i szeroką miłością, która rozlewa się poza wymiary własnego ciała, ażeby objąć naród, narody, rodzinę ludzką, kulturę ojczystą, narodową i światową, łacińsko-rzymską, wychowaną na zasadach chrześcijańskich. Gdy czytamy nazwiska i imiona żołnierzy, którzy tu padli, gdy czytamy miejsca ich pochodzenia z rubieży Rzeczypospolitej, rozumiemy, że kierowali się oni nie tyle osobistym dobrem czy potrzebą, ile właśnie tym programem. Gdy nastąpi spadek dzienny, pożyteczną jest rzeczą, ażeby raczej jeden zginął, a nie cały naród. Nie masz większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za braci. Nie myślmy, że którakolwiek kropla krwi, która wsiąkła w ziemię tej góry, czy innych gór, dolin i zboczy, gdzie walczyli polscy żołnierze, jest daremną. Nie. Ta krew rodzi. Jest nasienie. Proszę Państwa, ciekawe najciekawsze, ale jaki to skandal. No koniec, że ci, którzy tak skandowali, oczywiście, że przegrali, no i na koniec, no o co oni walczyli? O pieniądze dla komuchów? No jadzie. Pamiętajmy o tym, gdy dzisiaj tu stoimy. No bo to wiadomo, że to te rodziny się opasły, tej krwi się napiły. My to dajemy przykład Tusku, bo Tuska jest naprawdę brzydka i Tuska ma takie szczypce, które jej tam wychodzą i ona pobiera krew. Musi to chuć, pobiera krew. To więc z tej Polski pobierały te pluskwy, jak tak obstąpią, one się rozmnażają jakieś ciepełko. No mniej powietrza jest ciepełka i to jest temat. Te rzeczy sprzyjają. Rysia Tubak mówi, och właśnie, trzeba otwierać okna, żeby przewietrzać zimniejsze powietrze, to one się tak nie rozmnażają. Czyli, że ta nasza Rysia Tubakówna, która mieszkała na Mińskiej, mieszkanie straciła, wszystko już z dymem dawno puściła, bo to jakiś pożar tam był, to nie tylko tego Iwo, jak to Rysia mówi, Pindzic, nie Pindzic, tylko ja już nawet nie pamiętam. Taki piękny chłopak, taki malarz. I u Iwaka miał i w galerii, proszę Państwa, tej wizytującej na obozowej. Prochy naszych braci i sióstr, jakby z Jugosławii, tak? Czy skąd? I on, nie musi się wszystko spaliło, to on namalował cały jego dorobek. Wszystko się spaliło. Iwo, no cholera, nie pamiętam nazwiska, ale Rysia mówi, jaki wniosek pozostał z tych okropnych zmagań. Rysia mówi, pizdzi. No ale to wiecie Państwo, te aktorki warszawskie i to towarzystwo to sobie dało to ten, sobie pożyć jakoś tak w XX wieku. Teraz niektórym się nie opłaca pożyć w XXI wieku. Słyszeliście Państwo, co mówią, że rodzice dzieci wysyłają, a sami w domu zostają, ale jeszcze inny klimat, jeszcze inna sytuacja. No ale tu to, co papież mówił, to trzeba rzeczywiście nie gardzić swoimi korzeniami, że tak jak na tym podwórku się wychowałeś, nie wolno gardzić. Trzeba się wychować, trzeba jakoś tolerować, jeżeli jakieś nowe opcje powstaną i ludzi rozgrzeszać, ludzi usprawiedliwiać. A najwyżej to, co jeszcze ten świat czeka, to zniszczenie religii w ogóle. Ale to już my zapisałyśmy Państwa do studium Pisma Świętego, studiowania Pisma Świętego. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, tajemnice, proszę w internecie znaleźć, której ofiary tutaj
uczci. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnicę. Jehowa wyjawia, co ma się stać wkrótce. No i tutaj, proszę Państwa, omawiałyśmy, wszystko jest w internecie, w kanale El Mercedes i jeszcze w innych kanałach, bo najwięcej mamy w kanale El Mercedes. Potomstwo węża i bestia. Czym jest duchowy ta kobieta przy 15, że to nie jest jakaś tam Maryja, tylko to jest kobieta jako niebiańska organizacja aniołów, która wydała Jezusa Chrystusa, który tym aniołem archangiel pierwszy anioł przyszedł właśnie z nieba, żeby zniszczyć węża, ale żeby tego węża zniszczyć, to przecież oni go zabili. Świat diabła musiał go upodnieć, to jest ta walka duchowa, cielesną, przechodząca to, co tu na ziemi. No, podobaniom i zachcianką. To, co już najważniejsze było, to się stało. I jeszcze tylko ten Armagedon. Imiona ludów przed Armagedonem, co się ma stać wkrótce? Wymazane będą przed Armagedonem mają być zniszczone te religie. I teraz dopiero wyjdzie, bo to wiecie Państwo, nie wszystko na raz wychodzi. Kto to czego uczył, bo religia, a religia, prawda? Sprawiedliwość, a sprawiedliwość, bo mówimy prawo i sprawiedliwość. Ale my chcemy powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek 1% chociaż o Bogu mówi, Pana Boga nam przyniesie, to nie powinniśmy gardzić, bo taka jest ewolucja życia od ponad 6000 lat, to co idzie. A Bóg w Armagedonie zrobi dalszą czystkę, dalsze czystki. Czyli to wszystko to mówimy o księdze Daniela. Mówiłyśmy 2:44 o Królestwie Bożym, że zmiażdży ono wszystkie królestwa, położy im kres. Czyli te królestwa są diabelskie, te królestwa są złe. Prawda? Proroctwo to dotyczy tylko królestw zobrazowanych przez różne części posągu. A co z pozostałymi żądaniami ludzkimi? Równoległe proroctwo z objawienia, bo przechodzimy z Daniela do objawienia. To są wspaniałe dwie księgi, obydwie księgi prorocze. Objawienie kreśli szerszy obraz, pokazuje, że w wielkim dniu Boga Wszechmocnego przeciwko Jehowie zgromadzeni zostaną królowie całej zamieszkałej Jego prawa, walczą o pokój Boży. A zatem w Armagedonie zniszczone zostaną nie tylko królestwa, których symbolem był Kościół, ale też wszystkie inne rządy. Wielkie charakteryzują mohery, bo mohery to pokazują, że sygła jest taka, że sygła była taka. Nie wiem, czy to nie ma rekordu. Jest nic, nie. Nie, wszystko w książce w Polskim Forum. Proszę Państwa, zobaczą, że taki jak jakiś mają podskórny. I zobacz, się zmienia. O, Jan Janek, to już nie jest Janek Witek, bo ci, którzy poumierali, ale nie powinniśmy gardzić. No to ja tu mogę dopisać, ja to nic nie będę dopisała, bo czekają na komentarz, żebyś dopisała. I potem będą Ciebie krytykować, że Ty nie masz jednej nogi, że Ty siedzisz na wózku inwalidzkim, że jesteś kulawa. Czyli nie na temat jakby, ale żeby aby krytykować. A kto to taki jest? Że jest uparty, proszę Państwa, że jest upierdliwy. Kto to taki jest? Mało psychologii, sobie ma kto to jest? No tak mówią, że stary dziad jest, proszę Państwa, uparty. I teraz tak, jest, tak długo żyjących ludzi nie ma, no ale no niechby żyli, niechby byli. Ale u nas był taki stary dziad Antoni, bo moja babcia Zofia jej odbiło, żeby jeszcze miała męża. No i ona się ożeniła pod koniec swojego życia i od nas z tego domu odeszła jakby trochę. I myśmy do tego Antoniego na Gdańską jeździły, bo tam, widzicie Państwo, jeździłyśmy i nic z tego nie wyszło. Thank you.
Także Radio Conchita.